Nazywam się Aleksandra Popęda, mam 20 lat i jestem z Żar. Jestem tegoroczną Miss Ziemi Lubuskiej. Co trzeba mieć w sobie, żeby zostać Miss? Bo to nie jest tylko uroda. Tak, przede wszystkim dziewczyna, która zostaje Miss, musi mieć w sobie wdzięk. Ona musi pokazać swoją kobiecość na scenie, umieć poruszać się z gracją. To się przydaje w życiu codziennym? Oczywiście. Nawet idąc ulicą, potrafię rozróżnić dziewczynę, która jest po prostu z branży modelek, bądź jest jakąś kandydatką do tytułu Miss. Klaudia Wiśniewska, jestem z Zielonej Góry, mam 20 lat i jestem pierwszą wicemiss Ziemi Lubuskiej. Co musi mieć w sobie Miss? Powinna być przede wszystkim inteligentna, pomijając aspekty wizualne. Jeśli chodzi o wygląd, wydaje mi się, że ładna buzia na pewno się liczy, zgrabne ciało, ogólnie piękna figura, no i co najważniejsze, ruch. Wydaje mi się, że poruszanie się jest bardzo istotne w tego typu konkursach. Stosujesz jakieś specjalne diety, nie wiem, treningi, jak dbasz o siebie? Nie, nic. Jeśli powiem, że tabliczkę czekolady dziennie zjadasz, to nie uwierzę. No, zdziwiłby się pan, ale jestem strasznym smakorzem. Uwielbiam słodycze, uwielbiam się objadać, jeść. Po prostu moja przemiana materii sprawia, że wyglądam tak, a nie inaczej. Marta Andruszczak, Miss Wielkopolski 2008. Jesteś z? Pochodzę z Gorzowa Wielkopolskiego, ale reprezentuję Poznań Wielkopolskę, ponieważ tam mieszkam od kilku lat. Uważam, że Miss przede wszystkim powinna dobrze się poruszać, mieć ładny uśmiech, umieć języki obce, po to, żeby umieć się dogadać również z obcokrajowcami, jeżeli chce reprezentować Polskę za granicą. No, powinna być otwarta i uśmiechnięta do ludzi. Ładnym jest w życiu łatwiej? Powiem szczerze, że pomału zaczynam startować ze swoją własną firmą, z tłumaczeniami i myślę, że to nieco pomaga, naprawdę troszkę pomaga. Jak utrzymać taką figurę? To wymaga wyrzeczeń, nie wiem, diety, siłowni, bo jeśli powiesz, że uwielbiasz golonkę i jadasz czekoladę codziennie, to nie uwierzę. Ja akurat mam szczęście, ponieważ mam bardzo dobrą przemianę materii. Wszystkie to mówią. Ale nie, naprawdę, ja ćwiczę jogę i myślę, że to mi dużo pomaga. Joga pomaga w przemianie materii. Tego nie przejadam się, tylko po prostu jem to, co chcę, ale w małych ilościach.